Jak rozmawialiśmy na początku roku na balu mistrzów sportu, opowiadałaś mi wtedy o najtrudniejszych momentach w swojej karierze, o najtrudniejszych chwilach. I tutaj przytoczę twoje słowa z tamtej rozmowy. Do tego, żeby zostać mistrzynią, pracowałam przez całą swoją karierę, przez kilkanaście lat. To było wiele wyrzeczeń. Doceniam to, co mam, bo pamiętam czasy, kiedy żyłam i trenowałam w Holandii. Byłam wtedy zawodniczką, która w kieszeni miała tylko 5 euro. Jak to się stało, że mimo braku pieniędzy, mimo braku jakiegokolwiek finansowania, mimo tych 5 euro w kieszeni udało ci się przetrwać te wszystkie chwile, walczyć dalej, wyczekać ten moment, kontrakt z UFC, no i zrobić wielką karierę? To nie jest tak, że ja nie miałam tych pieniędzy. Oczywiście nie miałam ich fizycznie, byłam bardzo młodą zawodniczką. Moi rodzice nauczyli mnie pracy, szacunku do pieniędzy, ponieważ przez wiele lat już mają swój biznes, gdzie ja pomagałam rodzicom w tym biznesie, także znałam gdzieś od najmłodszych lat, co to znaczy praca i właśnie szacunek do pieniędzy. Ja gdzieś od najmłodszych lat potrafiłam zarobić te pieniądze. Tak jak mówię, pracowałam, godziłam treningi, poświęcałam się. Ja po wielu latach wiem, że kariera, czy to sportowca, czy aktora, malarza, czy w ogóle biznesowa, czy naukowa, wymaga czasu, poświęcenia, masę determinacji. Ja gdzieś miałam swoje cele i marzenia, ale wiem, że to nie kończy się na marzeniach i na rozpisaniu tego, co byśmy chcieli osiągnąć. My musimy po prostu działać, ciężko pracować i ja gdzieś miałam swoje takie lepsze i gorsze dni, miałam wzloty i upadki i już mówię, dość, ja kończę ze sportem, zajmuję się tylko wyłącznie nauką, gdzieś dokończyłam studia, zajmuję się pracą normalną, będę miała normalne życie, chociaż będę ci mówię, nie, Boże, daj mi jeszcze inną szansę i to była chyba piąta z rzędu i ja tak po prostu... A ty się zajmowałaś pracą, ty trochę pomagałaś rodzicom w prowadzeniu sklepu, gdzieś tak? Pracowałam w agencji reklamowej, bo codziennie mam wykształcenie... Czwarta, piąta rano. Tak, dokładnie, ja często wstawałam o 4-5 rano, jechałam na giełdę, przywoziłam towar do sklepu, siedziałam w sklepie, o godzinie 10-11 jechałam na trening, wracałam do sklepu, gdzie jadłam obiad, pracowałam do godziny 18, jechałam na kolejny trening, wracałam później do domu. To było w czasach, kiedy jeszcze łączyłaś to ze studiami dodatkowo? Oczywiście, jeszcze studiowałam w weekendy, w pewnym momencie ciągnęłam dwa kierunki, bo robiłam magisterkę i podyplomówkę, także robiłam masę kursów, bo nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na karierze sportowej, bo jedna kontuzja albo jakiś niespodziewany wypadek może zakończyć tę karierę tak naprawdę chwilę. Ja gdzieś zakładam, okej, jeżeli coś się stanie, jeżeli mi kariera nie pójdzie, w co bardzo mocno wierzyłam i do czego dążyłam, mówię, okej, mam kursy, zawsze interesował mnie sport, dietetyka, żywienie, rehabilitacja, w tym się rozwijam. Wiedziałam, że będę miała pracę w razie czego, także nie wiedziałam, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale bardzo mocno w to wierzyłam i jestem tutaj, gdzie jestem. Ciężka praca popłaca. Ludzie widzą moje ostatnie dwa lata kariery, to jak zdobyłam pas mistrzowski UFC, jak zmieniło się moje życie i z walk na galach dla 2-3 tysięcy, walczę na galach nawet dla 50 tysięcy ludzi, jak było w Australii rok temu. No te dwa lata, mam pay per view, wpływy z gali i to jest niesamowite, że naprawdę tu można przejść drogę od zera do bohatera, chociaż ja nie czuję się bohaterem, ale ja chcę ludziom pokazać, że nieważne jakiego koloru skóry, jaki kolor skóry mamy, skąd pochodzimy, czy z małej miejscowości, czy z dużej, tak naprawdę świat stoi dla nas otworem, a to wszystko jest w naszych sercach, w naszych głowach, czy chcemy coś osiągnąć, bo tutaj nie ma drogi po trupach, to wcześniej czy później kariera, życie to zweryfikuje. My musimy ciężko pracować, a ciężka praca wcześniej czy później przyniesie te owoce. Ale tych wątpliwości było dużo po drodze do sukcesu. Wielokrotnie się zastanawiałaś nad tym, czy nie rzucić tego wszystkiego, czy nie zakończyć kariery w MMA? Wielokrotnie, ale teraz wiem, że gdy właśnie miałam takie gorsze chwile, gdy mówię, nie, to już... Ja już się poddaję i mówię jeszcze raz, ten ostatni raz i tych ostatnich razy było kilka i wiem, że nie można się po prostu zatrzymać. Jeżeli czujemy, że to jest to, co chcemy w życiu robić, to jest to, co w życiu daje nam radość, z czego czerpiemy radość, to powinniśmy to robić i nie możemy słuchać ludzi, że słuchaj, nie rób tego, bo to i tamto. Jeżeli my czujemy, że robimy słusznie, powinniśmy to robić i realizować. Czyli takim przełomowym momentem, w którym poczułaś ulgę, wiedziałaś, że już teraz pójdzie z górki, było pewnie podpisanie kontraktu z UFC. Tak i nie, chociaż wiedziałam, że teraz
teraz dopiero znalazłam się w najlepszej lidze na świecie, z najlepszymi zawodnikami, zawodniczkami i dopiero teraz muszę tak naprawdę udowodnić, kim jestem, że jestem Joanną z Polski, z Olsztyna, niedużego miasta, ale jakże pięknego. I tak naprawdę ja poczułam, że teraz mogę stanąć na wielkiej scenie, międzynarodowej scenie, bo moje pierwsze dwie walki, trzy walki były w Stanach. Mówię, teraz mam pole do popisu i pokażę to, że ja zasługuję na to, aby piąć się w górę w rankingach, aby być mistrzynią w przyszłości i to udowodniłam, bardzo się z tego cieszę, bo nie spoczywam na laurach, ja mam apetyt na więcej, naprawdę staję się coraz bardziej głodna, chcę się rozwijać, uczyć i walczyć jeszcze lepiej. W Olsztynie bardzo wiele lat miałaś okazję trenować na jednej sali z Mamedem Halidowem. Czy byś powiedziała, że on w jakimś stopniu jest twoim nauczycielem? Dużo się od niego nauczyłaś w zakresie MMA? Mamed Halidow na pewno jest pionierem MMA w Polsce. Tak samo Paweł i Szymon Derlacz z Berku Tarachian Olsztyn, z którymi współpracowałam przez wiele lat. Naprawdę panowała bardzo dobra atmosfera w klubie. My siebie wszyscy wspieraliśmy nawzajem, rozwijaliśmy się, ale jestem fanką Mameda i liczę, że on wróci do łask. Ostatnio miał dość ciężką walkę. Wiem, że Mamed miał jakieś problemy zdrowotne przed tą walką. Mimo wszystko wziął tą walkę i ogromny szacunek dla niego. I wierzę, że dalej, bo Mamed jest numerem jeden i zawsze będzie w polskim MMA. A jak Szymon Bońkowski i Paweł Derlacz przyjęli twoją decyzję o tym, że przechodzisz do American Top Team? Oczywiście, to była ciężka decyzja dla mnie. Dużo postawiłam na szali, całą moją karierę, moje życie. Dla mnie filarem jest rodzina i niestety musiałam się przeprowadzić na Florydę, ale ja to traktuję tak tylko okresowo. Będę latała do American Top Team, przygotowywać się do walk. Niesamowita atmosfera, niesamowici ludzie, trenerzy, naprawdę światowy poziom. Liczę na dalszą współpracę, na dalszy rozwój. Przed ostatnią walką mieliśmy tylko 7 tygodni. Jest to jakiś okres czasu, ale tak naprawdę krótki i naprawdę chcę tam wrócić, trenować, rozwijać się. Paweł z Szymonem jakoś to przyjęli. Ja mówię, to była ciężka rozmowa. Ja gdzieś się popłakałam. Wiele lat współpracy, bardzo dobrej współpracy, ale czułam, że muszę wypłynąć na jeszcze szersze wody, że muszę być w Stanach, aby się rozwijać. Teraz na dniach podpisuję się z bardzo mocną grupą menadżerską, trzymającą największych zawodników MMA na świecie. Także liczę na to, że moje nazwisko, gdzieś moja kariera jeszcze bardziej rozwinie się właśnie za granicą, ponieważ w sporcie często nie mamy emerytury. My musimy sobie zapracować na to wszystko, na naszą przyszłość. Musimy zabezpieczyć się jakoś. Moja decyzja o przeprowadzce do Stanów nie była podjęta ze względów tylko wyłącznie finansowych, kariery, bo dużo muszę w siebie inwestować, dużo muszę wydawać pieniędzy, ale tak jak mówię, ja się kieruję ciągłym rozwojem i nauką i po prostu byciu lepszym człowiekiem, ale lepszym sportowcem również.